Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym epizodzie. Tym razem sprawa jest dosyć poważna, a mianowicie mam awarię kontrolera. Awarię kontrolera mam od dnia przed Sylwestrem, czyli od 30 grudnia i zrobiło się to tak, że ten kontroler mi wypadł z mojej torby właściwie, z takiej kieszonki zewnętrznej w torbie i uderzył tym drążkiem lewym o podłoże i w tej chwili zacina mi się ten drążek dosyć poważnie, on wskakuje do środka. Miałem wrażenie, że już go naprawiłem, bo można go wyciągnąć, ale nie jest to pewna sytuacja, dlatego że cały czas mam takie zjawisko, że mi ten drążek wpada i sygnalizuje błąd też kontrolera na wyświetlaczu. Tutaj mam error i też pokazuje, że powinienem zrobić manual RTH. W momencie, kiedy mi się to stało, ja latałem na telefonie, na Wi-Fi, no ale dzisiaj mam taki dzień, że naprawiam wszystkie rzeczy, już naprawiłem iPhone'a, dałem go do serwisu i zrobili mi go. Naprawiłem też ekspres do kawy, naprawiłem jeszcze ze dwie rzeczy typu pilot do bramy. I kolejną sprawą to jest to, żeby kontroler rozebrać. Chciałbym zdjąć ten przedni panel i zobaczę, jak wygląda ten drążek z drugiej strony. Jak już mam tego pilota ze sobą, przy sobie i będę go rozbierał, to spróbuję zrobić tak, żeby Nvidia Shield, czyli 8-calowy tablet, też pasował w to mocowanie. Zaraz się do tego zabiorę i podejrzewam, że będą niezłe jaja. W pierwszej kolejności odkręcę te dwie śruby. To jest śrubka ta tutaj i śrubka ta tutaj. Teraz jak już usunąłem te dwie śrubki stąd, spróbuję sobie te pokrywy dwie usunąć. Jak już mamy usunięte te dwie osłony stąd i stąd, to spróbuję teraz całą tą płytkę zdjąć i zacznę sobie od tych luk w tym miejscu. W tym i później spróbuję stopniowo. To jest dość mocno spasowane i nie jest to takie proste, więc trochę negocjacji i trochę walki tutaj będzie przy tym. Z tej strony mamy dwa takie kliny, mniej więcej tutaj i tu. Spróbuję to delikatnie ponegocjować i tutaj mamy dwa takie kliny, które wchodzą i tu z nimi trzeba trochę ponegocjować. Mnie w tej chwili puściły jeden i drugi. Jeden jest przy USB, drugi jest trochę w prawo. Teraz przejdę tutaj znowu w tą stronę. Tutaj mamy dwa i na górze są jeszcze dwa. Teraz mam już poluzowane te dwa zaciski, te dwa i te tutaj na zakończeniu płytki, sześć już jest poluzowanych. Teraz zostały mi tylko dwa zaciski, jeden jest mniej więcej tutaj, drugi tu. Przez nimi trochę ponegocjować. Jeden puścił. Tutaj widzimy właśnie tą płytkę z tej strony. Dobrze, w tej chwili jak już zdjąłem tą płytkę, to tutaj mamy dwie śruby do odkręcenia, małe krzyżaki.
Teraz oddzielę tą pokrywę kontrolera od reszty. Z tej strony mamy tę dobrą część kontrolera z dobrym drążkiem, a tutaj widać, że się przemieściła ta część. To było w tym gnieździe tutaj, dlatego ten drążek jest tak odchylony. Ja teraz rozbiorę cały ten drążek, żeby zobaczyć, co się dzieje w środku, czy coś zostało uszkodzone, czy nie. Tu jest ten element, który uległ uszkodzeniu. Właściwie to ten bolczyk się wyrwał z gniazda. Teraz muszę go po prostu przykleić i zamontować wszystko razem. Ok, mamy przyklejony tutaj ten element. Mogę sobie z tym spokojnie poczekać. Kolejne pytanie brzmi, co nam blokuje tablet 8-calowy przed instalacją w tym kontrolerze, a mianowicie jest ta powierzchnia tutaj, ta z tworzywa, którą można de facto, to jest to miejsce, ta powierzchnia, lekko naciąć. Ja spróbuję zrobić w niej takie wcięcie na jakieś 4 mm z jednej i z drugiej strony. To jest dokładnie... Ja spróbuję w tej powierzchni zrobić wcięcie na jakieś 4 mm i powinno mi to ładnie teraz siąść. To samo spróbuję zrobić z drugiej strony. I wyciąłem w bardzo prosty sposób, zwykłym nożykiem tapicerskim, rozgrzanym. Wyciąłem tutaj mało taki subtelny, taką wnękę można powiedzieć. Mam takie wycięcie tutaj właśnie. Wytopiłem to właściwie, a nie wyciąłem, tylko wytopiłem. Rozgrzałem ten nożyk tapicerski i mało subtelnie, w sposób brutalny wytopiłem kawałek ten materiał. Dzięki temu możemy zobaczyć, że ta ruchomość nam bardzo wzrosła w samych ramionach. To jest świetne. Jedyne co mi przeszkadza, to w tej chwili kąt ułożenia tych uchwytów na sam tablet. Za chwilę do tego przejdę, jak to zrobić, żeby było lepiej. Czyli moim kolejnym etapem będzie odkręcenie tych dwóch śrub. To są te szóstki tak zwane. Ok, uchwyt jest oddzielony w tej chwili. I tu widzimy, co trzyma. A mianowicie trzyma mi ten malutki elemencik. Ten element blokuje kąt odchylenia tych uchwytów. Ten element sobie już dopasowałem, też rozgrzanym nożekiem tapicerskim. Tę powierzchnię sobie wyciąłem, teraz złożę. Dobrze, ten uchwyt jest już skręcony. Teraz sprawdzę, jaka jest ruchomość po tej modyfikacji. Jest to, o co mi chodziło. Równolegle uchwyt jest w tej chwili umiejscowiony w stosunku do ścianki kontrolera. W środku to wygląda mniej więcej tak. To jest to wycięcie, które było blokowane. To samo zrobię z drugiej strony za chwilę. Po mojej modyfikacji mniej więcej kontroler razem z tabletem wygląda tak jak teraz. Nie mam pewności, czy on będzie pasował. Dopiero jak złożę, to się okaże.
Teraz nie pozostaje mi nic innego jak złożyć kontroler. Pierwsze co mamy zrobić, co mam zrobić, to sobie włożyć ten drążek tutaj w gniazdo. Tutaj pasuje ładnie. Z tej strony siedzi, zobaczę tylko jak wygląda sprawa tu. Z tej strony wygląda to bardzo dobrze. Po tym manewrze wygląda na to, że idealnie drążki pracują. Jeszcze sprawdzę sobie ten prawy, bo teraz tutaj czuję znowu opór. W tej chwili mam działające drążki. Jeden i drugi. Ten drugi, ten lewy nie działa tak jakbym chciał. Niestety ten element uległ uszkodzeniu, to łożysko. Ja starałem się tutaj dorobić to łożysko lepiej. I wyszło mi z takim lub innym skutkiem. Teraz spróbuję to ułożyć. Pamiętamy o tym, o tych naciskach naszych. Tutaj są. Delikatnie. Jest dość ciasno spasowany element, ale wchodzi. Kontroler jak na razie działa. Tu wchodzi. Teraz dwie śruby. O, te srebrne. Dobra, teraz pozostaje już tylko ta obudowa. Ten element. Dwa, cztery, sześć, osiem elementów, które teraz już zamontuję ten element łączący górę. Ciasno dopasowany, dość ładnie wchodzi. Dobrze, zostają tylko dwa elementy teraz. Mam to. Okej. Dobrze, tak po zmianach wygląda po adaptacji mój tablet 8-calowy w połączeniu z kontrolerem. Samo działanie kontrolera. I teraz spróbujemy sobie to włączyć. No to co? Czas na podsumowanie. Co dzisiaj zrobiłem? Przede wszystkim adaptowałem ten kontroler do działania z tabletem 8-calowym. Trochę przyciąłem go, trochę podtrymowałem. Działa, może to nie wygląda rewelacyjnie, ale dość dobrze siedzi. Siedzi tak samo jak i telefon. Druga rzecz jaką robiłem, to jest naprawa tego drążka lewego, który mi się zepsuł pod wpływem uderzenia. Tutaj wyleciało właściwie jedno gniazdo, takie malutkie łożysko jest nadal uszkodzone. Ja spróbuję sobie na AliExpressie to dokupić, ale niemniej jednak można latać w tej chwili. Myślę, że można sobie polatać i nie pokazuje błędu, także wszystko jest w porządku. To wszystko na dzisiaj. Spędziłem 3 słodkie godziny, ale dałem radę. Pozdrawiam Was serdecznie, wchodzimy w nowy rok. Jedziemy dalej z koksem i trzymajcie się. Cześć.